był to dla mnie duży podziw. A tutaj tymczasem mamy jedynego Polaka w grze. A ma? Tak, mamy tutaj, z tego co zauważyłem, to Darius z Niemiec tylko sprawdził. Na katofie to 9-7 w kolorze ABBA to przebijał. Mając milion w staku przebił do około 200 tysięcy. I Darius to sprawdził, bo ma troszeczkę większy stack, ma też pozycję w tym momencie. I tutaj na razie nie dosyć niefortunny flop spada dla ABBY, ale czujnie zagrywa tutaj niewiele. Zagrywa tutaj za około 1/6 puli, jest to 85 tysięcy, ponieważ Darius tutaj trafił tą drugą parę. I trafił jeszcze lepszą kartę kolejną, bo jeszcze otworzył mu się flash draw tutaj na dziewiątce. ABBA dalej ma tylko tego ace high'a, więc jeżeli nie wygra tego rozdania poprzez właśnie wyrzucenie przeciwnika z rozdania, to musiałby trafić albo asa i to nie teflowego, albo waleta. To niedobrze wygląda, bo on tutaj widać szykuje dosyć spory bet. Tak, raczej właśnie szykuje bet i jeżeli nie, przeciwnik go tylko sprawdzi... Ciężko będzie zrzucić to dziewiątkę przy otwartym flash draw. Używajmy, starajmy się używać polskich zwrotów, czyli otwartym dobieraniu do koloru. O. Tak, czyli jeżeli jest ta właśnie szansa, że ten szansa na kolor jest i on się nie uzupełni, to przeciwnikowi łatwiej może być sprawdzić. Zobaczymy. Chociaż właśnie... to jest bardzo duże, to jest chyba komitu... Zobacz tam, on ma ile ten człowiek 525 tysięcy AB zostanie. Aha, nie, on ma 1 400 000. A tamten ma przeciwnik Darius tutaj w tej właśnie, jeśli dobrze widzę, w tej czapce i zielonej bluzie, bo obok w okularach jest Julias. Z Niemiec także mamy właśnie tego zawodnika Dariusa, który zobaczymy, jak Sebastian się zachowa, potrzebuje pomocy. Tak, asa jeśli nie treflowego, bądź waleta, ewentualnie może jakieś karty, która by skłoniła tu przeciwnika do spasowania. Zobaczymy, czy Sebastian się zatrzyma. Ponieważ Darius tutaj już na tym przed flopem, zatrzymał się, więc może czujnie, ponieważ... Chociaż jakby zabytał, ale no nie, no tutaj ciężko ryzykować. Chciałem powiedzieć, że Darius wydał się troszeczkę pasywny, bo tylko sprawdził przed flopem i w sensie nie przebijał w ogóle, tylko snipował, czyli nie wykonał przebicia ponad wielkość blinda, tylko tak jakby dorównał do niego i sprawdził przebicie ABBY, więc może być właśnie po tej stronie pasywniejszej graczy, aczkolwiek tutaj było... Wiadomo, ciężko ABBY ryzykować 500 tysięcy ostatnie jego żetony w sytuacji, kiedy przeciwnik mając króla czy jakiś właśnie mocny układ mógłby go tutaj bardzo łatwo sprawdzić, tak? My oczywiście widzimy, co miał tutaj przeciwnik jego, ale z jego miejsca jest to troszeczkę trudniejsze do przeanalizowania.